rozpoczynam losowanie mapy, na której będziesz miał challenge granatowy, także uwaga, nie będzie Nuka, bo Nuka już ktoś wylosował inny i na twoim miejscu bym się cieszył, bo Nuk miał najcięższe granaty, moim zdaniem. Losuję kolejną mapę. Ancient! Wylosowałeś Ancient i sprawdzimy twoje granaty właśnie na tej mapie. Dobra, znaczy, to co? Pierwszy granat na mapie Ancient i challenge to zbugowany palak z Respaterro na midzie, ten palak, który wpada przed oktagon na zajęcie środka. No ale bo nie chciałem 100 lat. Palak nieudany, okay. Możesz dla siebie drugą próbę zrobić, ale już pierwsza jest tylko liczona. Nie, to dobra, to jak nieudana, to nie robię. Nieudana, dobrze, to niestety minusik stawiam przy tym granacie, proszę pana. Ale jest zaraz okazja, by się poprawić. A drugą okazją będzie smoke z respa wpadający do pokoiku na B, czyli po prawej stronie na zajęcie gali, tak jakby dla tych kolegów sprzed B. Gdzieś tu był. A i tak. No? Brakło. No, nie. Ale nie, no, prawie. Dobra, prawie. Jak, no, ja jak nie braknie ci punktów. No ja wiem, no ale no. Tak sobie, tak sobie wybraliście, no to słuchaj. Dobra. Dobra, ostatni smok z respa chyba. Został nam, to jest na zajęcie środka na bramę. Na okno, tak? No na bramę, na okno pewnie. Dobra, tu z respa rzucamy jakieś takie magiki, nie? Niech będzie. Ja bym go uznał. Nie widzi osoba za, dobra. Także masz pierwszy punkcik uznany. Dobra, cyk. Kolejny granat dymny to... Jesteś już przy wejściu do oktagonu od strony środka. Możesz się tam przetransportować. No. Tak jest, jesteś w tym miejscu, dokładnie tutaj. I otrzymujesz kola. Rzuć smoka do katakumb. Tylko nie wiem, czy ci wpadnie ci do okienka stąd, jak ci wpadnie, tylko żebyś się nie wychylał za mocno, nie? Żebyś tam cię snajper nie wyciągnął. Otóż by cię wyciągnął do tego miejsca Magnus. Dobra, to trzeba jakiś poetycki wynaleźć. No tak. Czekaj. A ze środka się nie wciągnie teraz, gościu? Bo tak to chyba też ze środka nie powinien cię widzieć. No może wciągnąć. No dobra, tutaj nie znam żadnego line-upu. Czekaj, na czuja rzucimy coś. No dobra, masz taką szansę. No. I uwaga. Aj. Trzeba było z kucaka może, czekaj. Jeszcze jedna próba. Nie no, nie doleci. Tak. Nie doleci. No dobra, został nam... Da się rzucić w ogóle? Da się. Ostatni smoke nam został, to jest klasyczny sprzed przed wejściem do bombsite'u A, przed mainem, czy jak to tam kto nazywa. Dokładnie z tego miejsca i trzeba trafić do środka, do oktagonu. Wpadł. Mamy zaliczone. Dobra. Jest. Mamy 2 na 5, jeżeli chodzi o granaty, ale słuchaj, 3 na 3 możesz dostać za drugą konkurencję i to... Niestety ja oceniam i ja przyznaję punkty za tę konkurencję, tak sobie ktoś wymyślił. Akcja wygląda następująco. Jesteś w ataku, masz komuś pokazać fajną misję indywidualną bądź dwójkową do takiej gierki, czy matchmaker, czy face it, żeby jakoś fajnie wyciągnąć fragi. Może być to misja snajperska, jako że jesteś snajperem. Czyli co byś przykładowo zagrał, może być misja z dobrym respem, może być z najlepszym respem. Coś ciekawego, z czego wiesz, że można fajnie wyciągać entry fragi. Okej, okay, no to jak tutaj snajper ma resp ten, mniej więcej, to tutaj jest taka misja, że sobie biegnie. Biegnie. Tutaj ma molotowa, tutaj rzuca moło. Ten mołowy wybucha tak, że zakrywa się. Możesz od razu pikować gości, którzy tutaj mniej więcej stoją. Często można wyciągnąć fajnie snajpera, bo on jakby jeszcze raz chyba. Bo ten snajper jakby nie widzi ciebie, bo ten jakby środek płomienia mniej więcej wybucha mu tu, a ty mniej więcej od razu możesz go prefajerować, a on tutaj nic nie widzi. Tak samo tutaj często można łapać gości, czy nawet z tym molotowem jest czasami taka sytuacja, że można tak głęboko się wychylić, że spróbować łapać ten prostek, tutaj go stoi i też łatwo można zdobyć. Super misja. Zalecasz jakieś wspieranie fleszami w tej misji, czy można spokojnie działać indywidualnie bez żadnych granatów? Wiesz co, generalnie jakiegoś fleszyka można rzucić, aczkolwiek wydaje mi się, że nie jest to jakby niezbędne, bo ja często właśnie gram z tym molotowem i w sumie sam sobie tutaj pochodzę. I też ogólnie ta lifa jest to spoko misja, bo też właśnie jak ten molotek wybucha tutaj, to można sobie... aż tutaj podejść, nie? I czasami nawet jak on się skończy i jak goście grają tutaj setup we dwóch, to tak naprawdę można wejść na łoku. Jak tutaj... Czasami często tutaj odpuszczają teamy, nie? Tutaj na początku ta pozycja i w ogóle do cave'a też można wejść sobie. Więc uważam, że to jest całkiem spoko. Super. Misję oceniam oczywiście 3 na 3, także za challenge dostajesz 5 na 8 punktów. Bardzo gratuluję i dziękuję.